No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. No i moi drodzy, dzisiaj bierzemy pod lupę oczywiście wasze propozycje w pierwszej kolejności. No i ku mojemu zdziwieniu w sumie nie muszę robić dodatkowego materiału, chyba że chcecie jeszcze zaproponować jakąś piosenkę, więc proszę was, aby pod tym materiałem właśnie teraz w komentarzu podać kolejny tytuł. Jeżeli dzisiaj będzie tytuł podany, to jeszcze dzisiaj zrobimy z tego reakcję. No a jest to oczywiście propozycja użytkownika Kamila lub jak każdy woli Kosiary10. No i Kosiara10 zaproponował jedną z topki moich 5 ulubionych raperów, a mianowicie dnia dokładnie wczorajszego swój kawałek wydał Filipek. Kawałek Filipka oczywiście nazywa się Filipek Powrót Króla, produkcją zajmował się ADZ, czyli pewnie usłyszymy dość mocny bicior w jego wykonaniu. No ale jeszcze przed tym chciałbym wspomnieć o nowych subskrybentach, a konkretnie przybyło bardzo dużo subskrybentów, bo aż 5, ale niestety znowu YouTube blokuje wyskakiwanie nowych subskrybentów, albo nie macie tam w ustawieniach ustawione. Ja nawet nagrałem z tego filmu, jak chcecie, to sobie po prostu przejrzyjcie playlistę i znajdźcie. A jest to dokładnie Clayson Cantor. Więc Clayson Cantor. Jak coś, to mnie popraw, ziomuś. Dziękuję ci bardzo za suba. No i moi drodzy, bierzemy się oczywiście za odsłuch nutki. Ja zobaczę, czy to jest jeszcze zapowiedź jakiegoś nowego albumu, czy jest to normalny, czy jest to tylko taki sobie singielek. Ale z tego, co widzę tutaj z opisu, to ma być to taki singielek, Powrót Króla. Więc zobaczymy, jak ta nutka siądzie. Mam nadzieję, że Filipek rozpierdoli. Dawno nie słuchaliśmy jego kawałków. No i mam nadzieję, że faktycznie Filipek nie wypadł jeszcze z formy. Oczywiście, lecimy. Tyson Fury. Nie no, to on to miał Tysona innego. Widzę, uliczny klimacik jest. Nowe ruchy, stary plan. Na tych łapkach stoją sztywno, jak pod Buckingham. Znudził mnie już polski rap, przynajmniej ten jaki znam. To nie moja działka, mordo, choć dealer taki sam. Kiedyś mój ziomal poznał pewnego rapera na stacji, który powiedział, że mam nie nawijać, bo mój tato to były dwie narracji. Nie mogę nie przyznać, polski rap całkiem zabawne, skurwysyny. Wolę materiał od mojej rodziny, z wami nie jestem, z tej samej gliny. Ten poczuty flex, którym ruchasz, synek, twoje auto na rezerwie. Tak jak puchacz dymek, przestań gadać o zasadach, wycierać mordę godłem. Dam ci 60 powodów, żebyś końcu zamknął mordę. Region 7-1, dokładniej to Sobieski. RIP na górze, Maciek ciągle szlifuje sobie skill. Miałem przyjaciela, który wspierał piekło kobiet, później wypierdalał ćwiarę i wspierał piekło kobiet. Zajko mogą utkać mordę, zanim krzykną zdrajca. Byłem w jego życiu inside, nim poznałeś outside. Stałem za nim sztywno z gardą, kiedy kurwił cały kraj. Jeśli dzisiaj zmieniam zdanie, to swoje powody mam. Wow! Kurde, wiecie co? Dobry kawałek. Nawija dość dużo u raperach. Kurde, puchaty Tymek. Z tego, co zrozumiałem. Do tego jeszcze w tym kawałku odczułem z Outside'em, że jest przyczepka, jest jakaś zaczepka w stronę Kartkiego. I no tutaj fajnie też, że wspomniał oczywiście o Prestonie. No i także była nawijka o Eripe. Ale nie obrażał tam Eripe, tylko się tam wspomniał o nim. I powiem wam, że trochę taki troszkę kawałek w stylu Eripe trochę tutaj nawinął, jeżeli chodzi o tą na przykład pierwszą zwrotkę. No a tak jak się spodziewałem, bicior ADZ-a bardzo zajebiście wleciał, tak, dał tutaj duże pole manewru Filipkowi. I na razie to jest taki jakby kawałek, że chciałby parę osób zaczepić, przynajmniej ja to tak odniosłem, nie? Nie wiem, wy napiszcie, co myślicie o komentarzu, to jest też mój taki pierwszy odsłuch. I no kurde, trochę na pewno by się przydało, żebym tą piosenkę jeszcze słuchał 3 razy, ale mówię, po tym co po pierwszym odsłuchu słyszę, to czuję, że są zaczepki w stronę niektórych raperów. Zobaczymy, jak poleci z drugą zwrotką, bo teraz chyba powinien być refren, nie? Mam nadzieję, że to w tak dobrym momencie zatrzymałem, bo też nie jestem 100% pewien. Nowe ruchy.
duchy, stary plan. Na tych łapkach stoją sztywno, jak pod Buckingham. Znudził mnie już polski rap, przynajmniej ten jaki znam. To nie moja działka, mordo, choć dealer taki sam. Pisałem traki o byłej, o twoich nie piszę. Chociaż melanże i panny gadacie o odlotach. Na moich numerach jedyny mianownik to, że w kreacje mam wyjebane twoje przeżycia, prawie jak memy, brakuje dopisku koloryzowane. Labelu najdłużej wyprzedziłem stażem wszystkich. Z Quebo nie mam fitu, chyba że założę Misbi. Nie byłem Flow Violet, pierdolę o lajki, wyścig. Gola tu dzwoni bez żadnej rozpiski, wtedy gdy trzeba i mówić wszystkim. Moje skillsy są ogromne jak u Admy Disney. Z ciebie ciągle beka, czy to z brzucha, czy zaliczki. Dostajesz wypłatę za gównianą płytę, kupując bluzę Hugo Bossa. Śmiesz się ze mnie, że byłem sportowcem, czując się ponad, bo walisz do nosa. Oni liczą siano, my na starych ziomków. Epka to coś więcej niż tylko puszczanie bąków. Raperzy mnie nienawidzą, bo zawsze byłem w porządku. Powiedz kurwą, że król wrócił, zaczynamy od początku. Ej, czuć. Suchy stary plan, na tych łapkach stoją sztywno. Czuć uliczny klimat, bardzo czuć uliczny klimat. Ale tak jak tej Filipek nawinął w zwrotce, w sumie to już jest jednym chyba z takim stażem. Inaczej. Filipek dołączał już kupę czasu temu do Quickquality, no i naprawdę z tych ludzi, których teraz na przykład widzę, że wydają w kuku, to faktycznie Filipek jest jednym z raperów najdłuższych stażem i dodatkowo naprawdę, tak jak większość tych nowych raperów, znaczy akurat ci najnowsi, co teraz wydają w kuku, że kiedy to mówię kuku, no w kłe chodzi mi oczywiście, to kurde, nikt nie ma, to się nazywa, nie ma nikt z Quebo żadnego kawałku. Filipek jest starszy stażem, też widać, że jakby nie wymaga, aby nagrać specjalnie jakiś kawałek z Quebo na fidę. No i kurde, tak fajnie to bangla, naprawdę powiem wam, ale ten kawałek będzie trzeba kilka razy przesłuchać, żeby tak naprawdę go zajebiście zrozumieć. Dobra, no refrenik, co mogę powiedzieć o refreniku? Refren oczywiście poleciał na przed utworem, teraz słyszeliście go drugi raz, no i też jest taki dość buntowniczy, taki typowy uliczny klimat w tej piosence mi tutaj zalatuje, nie? Zobaczymy, czy jeszcze będzie jakaś nawijka, czy po prostu jeszcze będzie refren śpiewał. Pod Buckingham znudził mnie już polski rap, przynajmniej ten jaki znam, to nie moja działka, mordo, choć dealer taki sam. Siema, robię swoje, Filipek, czysty distroj. Raz to przypuszcza, dlatego ćwiczę. Filipek. Zobaczmy, bo może jest tu zapowiedź jakiejś płyty. Okej. No dobra, moi drodzy. Powiem wam, że nie spodziewałem się akurat takiego stylu nawijania, jeżeli chodzi o Filipka, bo ostatnie jego chyba utwory to głównie brały się, zacierały na tle jakimś miłosnym i tak dalej. Tutaj dał trochę agresji z siebie. Brakowało mi akurat takiego Filipka. Nie dziwię się, że ta nuta zdobyła ponad 100 tysięcy w jeden dzień, no bo utwór został wydany tak naprawdę wczoraj. No i powiem wam, że nawet jeżeli by Kosiara 10 czy tam Kamil nie zaproponował tego utworu, to ten utwór i tak by wleciał. Ale no, utwór mi się bardzo spodobał. Kurde, dziwię się trochę tą zaczepką na początku, bo na przykład oglądałem wywiad Kartkiego. Tam jakieś 9 dni temu coś takiego było wydane. No i mówił, że nie ma żadnych problemów do Filipka i tak dalej. Więc nie wiem, o chuj tu tak naprawdę chodzi, że akurat, no bo czułem taką przyczepkę, może ja to też źle zrozumiałem, możecie ewentualnie napisać w komentarzach, wy zawsze mi bardzo pomagacie z wyjaśnianiem niektórych kwestii w piosenkach i za to bardzo wam dziękuję. No ale ja to odczułem jako taki atak w jego stronę, nie? No w sumie tyle, no utwór powiem tyle, brzmi fajnie. Dawno nie słyszałem takiego stylu Filipka, tak. Nie lubię też, jak na przymus robi taki uliczny klimat, ale ten akurat utwór mu wyszedł. Nie jest to zapowiedź żadnego albumu, jest to jakiś pojedynczy kawałek taki o sobie wolno wydany, bo jak sami widzieliście w opisie,
nie ma jakiegoś narzutu, że to jest jakiś kawałek z płyty i tak dalej. No i w sumie tyle, no. Dziękuję ogólnie za propozycję Kamilowi. Oczywiście ja i tak bym tego utworu wysłuchał, więc jeżeli chcecie, żebym ewentualnie jeszcze dzisiaj jakiś utwór od was zrobił na niego reakcję, to po prostu piszcie pod tym filmikiem w komentarzu. Ja się postaram to załapać jak najwcześniej i po prostu zrobić z tego reakcję. No i co? No i ja się z wami żegnam. Oczywiście pamiętajcie, żeby wpadać na media społecznościowe typu Instagram, TikTok oraz Facebook, na grupę z Facebooka, gdzie tam zawsze w pierwszej kolejności wybieram propozycje na czwartek. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco oczywiście z każdym odcinkiem. A ja się żegnam z wami z tą reakcją na dzisiaj, bo jeszcze w planach są przynajmniej dwie reakcje. I co? Nara! Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat! Ludzie wybijają mi rytm serca.